Szanowni, dobry wieczór. Chciałem streścić drugą część naszej lekcji. No i to już było troszeczkę pójście do przodu. Gdzieś tam na końcu zeszłego roku szkolnego zahaczyliśmy o stany skupienia, ale wtedy jakoś chyba nie udało się nam tego zamknąć. No więc stany skupienia będziemy analizować na przykładzie H2O, które występuje w trzech stanach skupienia: gazowym, ciekłym i stałym. Stan gazowy to para wodna, która jest bezbarwnym, bezwonnym gazem. Stan ciekły potocznie nazywany jest wodą, a stan stały to lód. No i pojawiło się pytanie, a co to jest ten taki biały dym, który się unosi z dzióbka czajnika, który stoi na gazie albo na płycie indukcyjnej, no bo nie czajnika elektrycznego, bo czajniki elektryczne na ogół mają termostaty i się włączają, kiedy woda zaczyna wrzeć. No i to jest chmura, to jest mgła. To jest, powstaje wtedy, kiedy ta para wodna, która jest właśnie bezbarwna, gorąca para wodna, styka się z chłodnym powietrzem wokół czajnika w kuchni i się skrapla. I wtedy jest widoczna, te kropelki są widoczne, bo rozpraszają światło i to jest właśnie ten dymek, tak w cudzysłowie. No więc w stanie gazowym woda H2O w stanie gazowym to są cząsteczki, które znajdują się bardzo daleko od siebie, poruszają się gwałtownie, zderzają się ze ściankami naczynia. Gęstość gazu fazy gazowej jest najmniejsza i to jest generalnie prawda chyba dla wszystkich substancji, najmniejsza z tych wszystkich trzech faz. W stanie ciekłym cząsteczki wody poruszają się względem siebie, ale już nie tak gwałtownie jak w stanie gazowym, są z siebie znacznie bliżej, dlatego gęstość wody jest znacznie większa niż gęstość fazy gazowej. No i oddziałują blisko, te niedaleko, znajdujące się niedaleko od siebie cząsteczki oddziałują ze sobą, no i wiemy, że stąd się bierze na przykład zjawisko napięcia powierzchniowego, ale ciągle mogą zmieniać swoją pozycję wokół siebie. Natomiast w stanie stałym cząsteczki wody zajmują ustalone pozycje. To wszystko nie wygląda tak przejrzyście jak w przypadku kryształu soli kuchennej, chlorku sodu, który mamy tutaj. H2O krystalizuje w taki kryształ, którego podstawową komórką jest graniastosłup o podstawie będącej sześciokątem foremnym i tą sześciokątną symetrię widać także w kształcie płatków śniegu, jeżeli się dobrze przyjrzeć. Tak wygląda podstawa tego graniastosłupa i tutaj ona jest, tu jest, widoczne są te graniastosłupy. To jest dolna podstawa, a to jest górna. Tak jakbyśmy go położyli na boku. No ewidentnie brakuje w środku, chciałoby się w środku dołożyć też jedną cząsteczkę wody. No i tak mówiąc bardzo ogólnie, no to jest powód, dla którego gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody. I teraz pomiędzy tymi wszystkimi stanami mogą zachodzić przejścia i one zależą od temperatury. Jeżeli podgrzewamy lód, to lód będzie topniał, przechodził w stan ciekły. Ten proces zachodzi w ustalonych warunkach przy stałej temperaturze 0 stopni Celsjusza. Przechodzi stan ciekły, woda nadal podgrzewana będzie parować, aż nie zacznie wrzeć. O tym, co to jest topnienie i wrzenie, będziemy sobie jeszcze mówić. Topnienie i krzepnięcie i wrzenie będziemy sobie jeszcze mówić. W drugą stronę, kiedy schładzamy, temperatura maleje, para wodna się skrapla, staje się cieczą, a potem ta ciecz robi się coraz chłodniejsza, a kiedy dojdzie do temperatury 0 stopni Celsjusza, to zaczyna zamarzać. No, istnieją również przejścia bezpośrednie od stanu stałego do stanu gazowego, to się nazywa sublimacja, i od stanu gazowego do stanu stałego to jest resublimacja. No i przykład sublimacji mamy tutaj, gdzie widać, jak schnie na mrozie pranie, tak? To pranie było mokre, na mrozie zamarzło, stało się sztywne, no a po pewnym czasie będzie suche właśnie ze względu na zjawisko sublimacji.
A jeśli chodzi o resublimację, to mamy tutaj piękny przykład. Właśnie piękny las, na gałęziach lasu osiadł szron. Wilgoć H2O z powietrza bez pośrednictwa jakby opadu deszczu skrystalizowała na tych gałęziach, tworząc taką bajkową atmosferę. No i na końcu jeszcze zabraliśmy się za jeden temat, mianowicie za to, jak właśnie powstają chmury, i zajęliśmy się tworzeniem tych chmur w butelce. No i chmury biorą się stąd, że to jest wiele różnych podobnych w gruncie rzeczy mechanizmów, ale można powiedzieć, że tak najogólniej rzecz biorąc, powierzchnia Ziemi jest wilgotna, w tym sensie, że porośnięta jest lasem, albo są jakieś jeziora, płyną rzeki, albo jest porośnięta lasem i liście parują. To zresztą bardzo ciekawe, że aż 95% wody, które drzewo pobiera za pomocą korzeni z otaczającej jej gleby, zostaje wyparowane do atmosfery. No i w tym ciepłym, jeżeli to jest ciepły dzień, to ciepłe, wilgotne powietrze ma gęstość mniejszą niż powiedzmy powietrze chłodniejsze, w związku z tym unosi się do góry, prawo Archimedesa, i tam trafia na zimne powietrze, które przywędrowało do nas na przykład z Arktyki, i się skrapla. Najpierw maleńkie kropelki, one są tak lekkie, że ruchy powietrza utrzymują je w powietrzu, nie spadają, no ale kiedy zrobią się coraz większe, trafiając na siebie, łączą się i robią się coraz większe. Pamiętacie, że napięcie powierzchniowe powoduje, że krople łączą się ze sobą, dlatego że w stosunku do objętości to pole powierzchni tej dużej, stosunek jakby pola powierzchni do objętości, im większa kropla, tym jest mniejszy. Zatem jakby mniej energii kosztuje względnie zrobienie tej powierzchni wokół kropli. No i skraplają się, jeśli zrobią się dostatecznie duże, to opadną na ziemię w postaci deszczu, i myśmy badali to w butelkach. Na dole było troszeczkę ciepłej wody. Wrzucaliśmy do tych butelek dwie palące się zapałki zgaszone tutaj tuż przy wyjściu, także to było pełne dymu w pewnym momencie, ale nadal butelka była przezroczysta. No i teraz ściskając tą butelkę, na tym dymie osadzała się para wodna, tak? Kondensowały kropelki pary wodnej, tworząc mgłę. No i kiedy ściskaliśmy tę butelkę, to podobnie to jak ma to miejsce przy pompowaniu dętki rowerowej, przy pompowaniu powietrze w dętce się nagrzewa, prawda? To znacie ten efekt, ktokolwiek pompował swoją dętkę rowerową, to go na pewno zna. No więc troszeczkę temperatura rosła i te kropelki parowały, i ściśnięta butelka robiła się przezroczysta, bardziej przezroczysta, a puszczona widać było, że wypełnia się mgłą. No i tak można było wiele razy się bawić, i bawiliśmy się, rozumiem, zupełnie dobrze. Myślę, że to jest streszczenie tego, czym się zajmowaliśmy na ostatniej lekcji. Dziękuję bardzo.